Dotarliśmy na miejsce w nocy i pada deszcz. Radzisz sobie? Pierwsza z dwóch nocy. Jedziesz. Jest 27 piątek września. Dojechaliśmy na nasz zlot Bushcraft Polska i EDC. Wczoraj pogoda była letnia, o godzinie 18 było 20 stopni, słoneczko i niebieskie niebo. Jak mieliśmy tutaj przyjechać, o godzinie 17 zaczęło lać, wypadek na autostradzie, 2 godziny bite staliśmy na autostradzie, przyjechaliśmy, jak było ciemno i lało. Pomimo wszystko udało nam się, dzięki latom praktyki i wieloma próbom, się rozłożyć ładnie. Mówię nieskładnie, bo jeszcze wszystko jest mokre. Większość mnie jest mokra, ale najważniejsze, że my już sobie jesteśmy pod startem rozbici. Pomiędzy nami tutaj się ładnie buja namiot. I wrażenie niesamowite. Tu się przyjechało jak do miasteczka falautowego w dodatku, i to jeszcze w święta, bo wszystkie tarpy pooświetlane jakimiś różnymi lampeczkami, nie lampeczkami, więc chodziło pomiędzy 250 ludźmi. Obozów pewnie będzie trochę mniej, bo się pogrupowali w grupki. I wrażenie jest naprawdę magiczne. My zobaczymy, jak ten prawie październikową noc przeżyjemy, ponieważ no lało i mokliśmy cali. Chcesz coś dodać od siebie może? Jakiś pomyśli? Udało mi się rozwiesić hamak. Poczekaj, to teraz ciebie doświetlimy. Ja zobaczę w ogóle, jak tu wygląda. O, nawet coś widać. Nie jest źle. Hamak rozwieszony. Jest tylko mokro. Tak, hamak rozwieszony drugi raz. O. Cały czas słychać, że pada. Siedzimy sobie na krzesełkach pomiędzy jednym, z jednej strony i z drugiej strony. I no jest to wrażenie, po nawet tylu latach praktyki, mega ciekawe, no bo pierwszy raz się rozkładaliśmy w sumie w lejącym deszczu z ekwipunkiem i było trzeba właśnie pilnować, żeby nie wszystko zamokło nam. Więc no wrażenie mega. Zobaczymy jak będzie jutro, pokażemy, jak to wygląda rano. W świetle dziennym, tak, bo teraz jest pełna magia i nie widzimy pewnie tego całego syfu, błota dookoła i w ogóle. Bardzo podstawowe pytanie. Czy dotrwamy ranka, poranka, czy nie zamarzniemy, czy nie zmokniemy, czy nie odpłyniemy, czy nie zostaną po nas tylko i wyłącznie jakieś resztki. Dużo pytań, a rano tylko jedna odpowiedź. Z uwag praktycznych, jeżeli idzie o takie wyjazdy na spontanie w jakieś takie właśnie nieznane lasy, nieznane warunki, to trzeba sobie jednak powiedzieć, że nie trzymamy się taktycznego wyglądu, żeby na wejściu na obozowisko wyglądać bardzo taktycznie. Trzeba, jeżeli zachodzi możliwość, że może padać, przyjmijmy, że będzie padało, ponieważ gdzie zrobiliśmy mały błąd, to tylko niektóre rzeczy mieliśmy tak wodoszczelnie zrobione, poobijane w siatki, żeby właśnie te krytyczne, jak ciuchy, całe szczęście zresztą. No ale przykładowo właśnie już tak jak wzięliśmy ze sobą jakieś krzesełka czy rzeczy, które mieliśmy luzem do ręki. Śpiwór luzem. To była głupota całkowita. Mhm. Trzeba już na etapie spakowania się wiedzieć, że wszystko jest wodoszczelne, ponieważ jak już przychodzi do rozkładania się, to przychodzi i zmęczenie, i tak, no zmęczenie na pewno i brak przede wszystkim rutyny, bo nie robi się tego w takich warunkach jak na co dzień. Ja przykładowo pozapominałem znowu wszystkie węzły, wszystkie. Mamy wszystko powiązane na supły, po prostu podwójne, żeby to trzymało. Nie ma w tym zakrzty wyrafinowania tak przez nas lubianego. Więc tyle nocek w lesie, bez deszczu, na spokojnie, w świetle dziennym, porozkładanych. To jest jedna sprawa, a jak się rozkładamy w konfiguracji takiej otwartej, czyli tarp i śpiwór w momencie, gdy właśnie pada, też trzeba się rozłożyć, też trzeba się umieć rozłożyć, to nie byliśmy do końca przygotowani i w związku z tym właśnie sporo rzeczy, jak ja od pasa w dół, jest mokre i mam nadzieję, że z nas tego zimna, że zimno nas, że zimno nie wyciągnie z nas ciepłoty. O.
Więc szczęśliwie się skończyło, ale wystarczyłoby, że teoretycznie, nie wiem, linki byłyby za słabe albo coś by puściło i byśmy mieli problem właśnie z organizowaniem obozu. Całe szczęście to trzyma. Jak widać, trzeba popracować nad techniką rozwieszania tarpów, ponieważ to nam wisi, to nie jest tak estetycznie ładnie rozwieszone, że wszystko jest naprężone jak ta deka na żuku i właśnie fajnie estetycznie wyglądające. Jesteśmy tutaj pod takim troszkę siadłym tarpem, ta deką budowlaną. Myślę, że rano to jutro na spokojnie poprawimy, jeżeli tylko nie będzie padało. Taka ciekawostka właśnie do rozkładania się na przełomie września i października. W czasie deszczu, po 4 godzinach jazdy i całym dniu pracy. Rano siedzieliśmy przed komputerem, teraz siedzimy pod koronami drzew. Z nieba się leje deszcz i jest ewidentnie zmiana klimatu. Ciach! Co ciekawe, jesteśmy w tak dzikich warunkach, że każdy uczestnik z lotu EDC-J Bushcraft Polska dostał pakiet startowy suwenirami. To jest naprawdę mega sympatyczne, bo mówię, no bo przecież przy całej tej organizacji za te grosze, które się zapłaciło tutaj za bycie przez te 3 dni, to naprawdę więcej nie można by wymagać, oprócz tego, że jest miejsce super zorganizowane w dzikim lesie. To nie jest żaden ośrodek, tylko po prostu Las ogarniany przez Lasy Państwowe, więc też mega fajny klimat, że Lasy Państwowe tutaj się zgodziły i objęły patronatem ten wypad. To jest też po prostu pięknego. No i co w skład takiego, to sami nie wiemy, ja nie mam pojęcia. Czy ktokolwiek pokusił się w tym rozemocjonowaniu na zrobienie czegoś takiego, bo my ten pakiet dostaliśmy dużo później, ze względu na to, że się spóźniliśmy. Że chcieliśmy się spóźnić. Przyjechaliśmy tylko o 20, o 21, 2 zostaliśmy zapisani, że jesteśmy. Dostaliśmy właśnie tutaj od Marka, dostaliśmy tutaj taki pakiet startowy. No i teraz popatrz. Wow, ale prasy. Przewodnik, no kurde, to ja już mam lekturę. Proszę. Skala 1 do 110 tysięcy. Tak. To wiemy, że to jest skala nadziei, prawda? Będzie miało ten fajny dystans, będą miały 1 cm długości. No, ale jest lektura, mega, ze szlakami turystycznymi. Papier kredowy, tak, no, pachnie. Wysoka jakość wykonania, szok. Papier w lesie, pachnie. No, to musimy to dobrze, kurczę, schować, żeby nam nie zawilgło, nie zamokło. Osam. Przewodnik turystyczny, czyli mamy trasę do obczajenia. Masz do góry nogami. No wiem, ale spoko. Lasy Kujawsko-Pomorskie, no baja, nasze weekendowe wyprawy będzie można merytorycznie teraz jakoś rozkminić, uzasadnić, skomentować. O, poczekaj, zobacz. No, w Kasztuka też pachnie. Aha, o, i klimaty bushcraftowe. Harcerstwo, no, proszę. No, mega, tego się nie spodziewałem. Tak. Do góry nogami. Żeby nie było, wydawnictwo, weź tu przybliż. Proszę. Lasy Państwowe, więc widać, że Lasy Państwowe i my zaczynamy się zaprzyjaźniać powoli. To chyba jest mega, mega fajna rzecz, że to powoli następuje. Czekaj, zobaczmy tak szybki review, bo później pewnie będą jeszcze recenzje. Tak. Aha. Co tu się dzieje? Co można? Proszę, rodzinnie. Hop. I? Eka. Aha. Leśne, skrzydlate klejnoty. Subskrybujemy. Tak. Na YouTubie, ale nie wiedziałam, że oni wydają czasopismo. No skąd masz wiedzieć? No nie czytasz przecież. No nie czytam. O, i to jest zapaliowane. Nie otwieraj tego, póki jest... Chciałam zobaczyć, co jest w środku. Twój będzie suchy. Otworzymy mój. Na potrzeby filmu. Czego to się nie robi dla osób, które nie mogły dzisiaj tutaj być? A każdy by chciał, no ale pojemność lasu zobowiązuje. Tylko mogło być 220 osób, nie? Proszę bardzo. No poniżej 500, żeby to nie była impreza masowa. Pięknie, papier kredowy. No. No. Pachnie jeszcze lepiej, bo świeżo odpakowany. Paprotka. Jest mamy, zielono. Mamy taką w słoiku. No, tak. I jakiś... Huhu. Echa, leśny no, dodatek. No tą krowę poznajemy, nie? To żubr. Żubr. Niefajne jest to, że powiemy, że jedliśmy rosół z żubra, nie? Ale jedliśmy. Ale z takiego legalnie zabitego, nie? W ogóle.
Nie, taki umarł ze starości. No, taki już więc nic się nie wydarzyło. W ogóle taki łykowaty był ten rosół i to mięsko, ale... Czekaj, o, no. Tu jest taka... Czekaj. Nie mam go. O! Mhm. Tak. Te. Żub z lewej, żub z prawej. Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Śmieć. Must have. Ta-da-da-da. No, kosmos. I to weź pokaż bliżej. Ze skóry, indywidualnie. Indywidualna robota. Mhm. No, to wygląda naprawdę piękna mega. Sprawa? Nie, że tak porzucam, ale idę dalej do następnych dobroci. No i wiemy, co będę miał na swoim nowym plecaku albo na nowa plecaku, naszywka. Gdzie mam. Nowa naszywka. Włóczę się, by żyć. Piękne. Jest klimat. Ale w ogóle idealne jest to, że też ktoś pomyślał, że okej, mam naszywkę, ale nie mam rzepa. Tak, masz naszywkę rzepa, na rzepie, którego no. Możesz sobie naszyć i przyklejać, na co tam sobie wymarzysz. No, piękna sprawa. Na klapę bagażnika w aucie? Może nie ten klimat. No niekoniecznie. I jedziemy dalej? Ja już wiem, co to będzie. Mhm. To będzie taka rzecz, że będę na siłę pił płyny, kawy, herbaty. Sygnowany logiem wydarzenia. Jaki piękny. Blaszany. Na kawkę. Na kawkę. Albo herbatkę. Albo wodę. No piwa raczej z tego pić nie będziemy. Ja będę. To jest kwestia nastawienia. Kto co lubi. Tak. Przepiękny kubeczek. Jedyny w swoim rodzaju. Bo można go dostać tylko i wyłącznie będąc tutaj. Tak możecie nam zazdrościć. Chyba, że wystawimy na Allegro, ale raczej tego nie zrobimy. No. I z pakietu powitalnego to by było na tyle. Tak. Ja jeszcze tak? Muszę jutro poprosić o moją koszulkę, ale no dzisiaj było za późno. Już nikt nie był w stanie poszukać mojego rozmiaru. No tak. I co, dobra, no to byłoby dzień, noc pierwsza, w dzień tu nie byliśmy, noc pierwsza się kończy. Będziemy się rozkoszowali teraz klimatem tego, że udało nam się w ten deszcz rozłożyć i mamy cywilizowane warunki. Nie jest to, że żeśmy przegrali i wrócili do samochodu przynocować w bagażniku. No, tak by się mogło skończyć, jakby się nie udało. W bagażniku nie ma miejsca. Dzień drugi, poranek. Mniej więcej 50 rzeczy mokrych. Rozstawianie było hardkorowe, ale się udało. Tutaj nam się suszą. Tak drzewa nie ściągają, nie zabierają tej energii. Słowo klucz. Dzień drugi z lotu. Nie miałem zamiaru robić filmu z tego wydarzenia, bo naprawdę jest fajnie i szkoda się rozpraszać, ale jest tak fajnie, że jednak sobie dam chwilkę czasu. Obudziliśmy właśnie się dnia drugiego, udało nam się przeżyć noc. Przypominam, że rozstawialiśmy się w deszczu i w nocy. Noc była komfortowa, wszystko było szczelne, więc się elegancko wyspaliśmy. Jeżeli chodzi o same wrażenie ze zlotu, no to jest naprawdę mega. Tak jak myślałem za pierwszym razem, przyjedziemy, nikogo nie znamy, po
15 minutach znamy się wszyscy, rano się budzimy, znowu się nie znamy i to chyba też jest piękne. 250 ludzi, chyba wszyscy są, całe miasteczko w tarpach, namiotach i innych schronieniach porozstawiane na kilkuset metrach lasu. To wygląda naprawdę zjawiskowo, jakby to był Exodus. No, taki Exodus. Nagranie na spontana. W tle falautowa, Uranium Fever. Dzień drugi, noska druga. Wszystko się udało, ale jesteśmy trochę zajechani. Co może nam nie przeszkodzić, żeby powiedzieć, że było fajnie, nie? Zdecydowanie. Było zdecydowanie fajnie. Zdecydowanie wydatkowo energetycznie. To jest taka turystyka, że... Musimy pilnować, żeby właśnie nam nic nie zmokło. Dzień był fajny, trochę nie padało, trochę padało. Jutro wyjeżdżamy, więc piekła nie ma. Jak zmokniemy, to jakoś tam te 8 ostatnich godzin się przebiedzimy, więc się nie boimy. Ale z drugiej strony możemy być dumni z siebie, że wszystko wyszło. Mam naprawdę nadzieję, że na YouTube mi nie wywali tego filmu, że prawa autorskie jakoś nie wyszły, bo ten klimat tej muzyki się jak najbardziej wpisuje w falautowe klimaty. Na zewnątrz mamy, jak już 100 razy wspominałem, 250 ludzi w kilkudziesięciu obozach. Jak się na zewnątrz wyjrzy, a telefon tego nie obejmuje, kamera tego nie obejmuje, mamy wszędzie światełka, obozy się świecą na przestrzeni kilkuset metrów w lewo, w prawo, w środku lasu. Mamy całą społeczność ludzi, którzy uznali, że zamiast soboty na niedzielę usiąść przed telewizorem, można się przewalczyć i wyjść do lasu. Ludzie z dziećmi, fascynaci, pasjonaci, rodziny z dziećmi, małżeństwa, ludzie, którzy chcą troszkę alternatywniej umieć spędzić ten czas. Wszyscy się znaleźliśmy w tym miejscu i to jest coś naprawdę niesamowitego. Pełna kultura. Jutro, jak będziemy opuszczali ten las, to ja już teraz widzę, że nie będzie po nas śladu. Przez całe 3 dni imprezy pełna kultura jest zachowana, wszyscy wszystko zbierają, nie ma obozowisk typu wyrzuciłem dookoła siebie. Mega duża świadomość ludzi, którzy tutaj jeżdżą, a propos tego właśnie, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi, czy gościami? Gośćmi, tak, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi, więc my tutaj przyjeżdżamy, korzystamy, użytkujemy tą rzeczywistość leśną, ale jak będziemy wyjeżdżali, musimy pamiętać też, żeby właśnie wyjechać godnie, tak żeby ta rzeczywistość nie była uszczuplona o nasze jakieś niefajne nawyki, więc przyjeżdżamy, rozgoszczamy się, pakujemy i nie ma po nas śladu.
Więc jutro jest niedziela. Ja już powiem teraz, wczoraj nie byłem tego pewny, ale dzisiaj możemy chyba przyznać, że spokojnie sobie to przeżyjemy, nie? Nie pada, jesteśmy rozstawieni, wszystko jest... Jest ciepło. 10 do 14 stopni, tak podejrzewam. I nie walczymy tak jak wczoraj o przeżycie. Ale to wczoraj było też fajne. No tak sobie myślę, tak uczciwie, że to będzie smaczek. Jakbyśmy przyjechali bez żadnych problemów i wszystko było na uczciwie, no to tak trochę, kurde, o 90% mniej emocji. A teraz, jak sobie tak właśnie, kurde, wspomnimy wczorajszy dzień, że walczyliśmy o to, żeby było miejsce takie, że przetrwamy tą noc z września na październik, to chyba udało nam się zrobić coś fajnego, konkretnego, nie? Oh, yeah.